Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europy Universalis 4. Co tam ostatnio było? Podpieprzaliśmy Turasu znowu. Prędzej czy później trzeba będzie wziąć Konstantynopol i tutaj Izmit, aby trochę jakby zamknąć to no powiedzmy Morze Śródziemne. No, ale to może być później ewentualnie, bo to teraz to było trochę skomplikowane, bo nie wiem, czy oni w ogóle mogą mi oddać swoją stolicę, jeśli... Czy wiadomo, że mogłem zabrać Burgas, mogłem zabrać Izmit, wtedy to by nie było połączone, ale to jest wciąż wodą połączone i nie wiem, czy to pozwolą mi wtedy na to. No nie wiem, zajmę się tym później. Na razie mamy jeszcze tutaj te rzeczy do roboty. Ty nie powinieneś tutaj stać. Chcę wrócić gdzieś w okolice. No i co na Edirne na przykład. Ci tutaj mogą sobie stać, powiedzmy. Kogo będziemy atakować w następnej kolejności? To jest tak, Aragon mamy 64 z 5 lat i ewentualnie Otomanie 72. No to nie, dobrze, to trzeba cię przenieść jednak w tę okolicę. Wy macie już sojusz z Portugalią, ale jeszcze nie macie sojuszu z Francją, który pewnie się odnowi u was. A może nie, może Francja nie weźmie z powrotem, bo wiadomo, że Aragonia to teraz pizdy. Tak czy inaczej, do wojny z Turasami jeszcze daleko, więc jednak zabierzmy na zachód nasze wojska. Gdzieś w tamte okolice. A w sumie to mógłbym morzem przenieść trochę. Gdzie są moje statki? To są fregaty. Właśnie, ty Genuę tutaj osłaniasz, a to nie wiem, czy to jest takie efektywne w tej chwili. W drugim miejscu... O kurwa. Poważnie? Aragonia ma 390? To jest strasznie dużo. Trzeba będzie skasować tą Aragonię i wtedy oni już nie będą mieli tutaj takiego wpływu. No. Bo na razie jeszcze te statki w takim razie muszą tutaj być. Mamy mniej niż połowę wpływów. Ale jak wciśniemy Aragonię, to będę miał tutaj na tyle absolutne wpływy, że mógłbym zadarować te statki i zacząć je przenosić gdzieś tam indziej. Gdzieś na Aleksandrię, czy tam coś tam. Zastanowimy się. Dobra. Więc ta flota. Tu się coś naprawiacie, ale to bez znaczenia. O, Wargaleon. Fajnie. To jest mój, czy to jest zabrany komuś? Ja nie mam raczej Wargaleonów. Dobra. To tak, ty idź po tego w Aleppo. A ty sobie... spierdalaj stąd. Idziesz na Prowansję na razie. Tego tutaj zostawimy. Co wy chcecie? Military access od Francji. Z kim ty Francję walczysz? Austria, Salzburg, Magdeburg. A idź, proszę bardzo. Idź, wykrwaw się. Ślechnąłem. Ty. Tak. Proszę bardzo. A, zapomniałem w ogóle o papiestwie. No, powiedzmy, że... ty. No i pilnujcie go. Mam coś do nawrócenia? No, olejmy to. Przydałoby się Bośnię zintegrować, szczerze mówiąc. Co prawda jeszcze tutaj jest sporo prowincji z ich kulturkami, które mogłem im dać, ale ja wcale nie mam zamiaru ich podbijać, więc nie ma to dużego znaczenia. Wtedy, kiedy miałem taki wielki nadmiar punktów dyplomatycznych i mogłem, kurde, kulturki nawracać, mogłem zintegrować Bośnię, a ja wydałem na zbyt drogą technologię. Przykrość i zjebanie. No ale tak, czasem tak się dzieje, kiedy jest się Kurtem. O. Okej. No to teraz mamy zajebistego władcę. Niech mu... tak, niech żyje długo. Ziemia lekko będzie, to jest trochę kiedyś co, aby umarł, nie? Czy kiedy już umarł? Te polskie powiedzenia, których nie rozumiem. Land Force Limits Modifier, przecież nie wezmę tego, więc olejemy to. Jeszcze 150% mamy, więc nie ma się przejmować brakiem punktów militarnych, więc jest wszystko pięknie. Zwiększymy sobie tylko trochę stabilność i jest dobrze. Quality. Misja? Religious Unity to się stanie, kiedy sprzedam tę prowincję Bizancjum. Więc w porządku. Rival of our rival, nie. Claim province Navarra. No tak. Ale nie mam takiej potrzeby. No to achieve Religious Unity. Także Cardinal Sins. Nie.
Dziękuję. Nie, pierdolę, to nie chcę jakiegoś tam weak claima. Następcy. A co? Powinno być... się zmienić na taniej. A, okej. W porządku. Wy. Attach to transport. I do... tutaj. Ci sobie jakoś poradzą. 4 z 3. No, ktoś w końcu zdechnie. Nie będziemy kasować przecież nadmiarowego. Poza tym nie ma to znaczenia, bo mam i tak... dużo punktów. Może nie dużo punktów, ale wystarczająco zdecydowanie. Te wszystkie policy, które nabrałem. Czy zaraz każda armia ma jakiegoś dowódcę z wyjątkiem tamtej? To źle. Ty przejdź na Giranę przede wszystkim i... i ty możesz oddać tego frajera. Nie, to nie ma żadnego znaczenia dla mnie. A właśnie, ja mam trochę za dużo kasy, może ja zacznę ją wydawać. Bo trochę zagapiłem w tej kwestii. Także coś, co daje jeszcze więcej kasy, będzie dobrym pomysłem. Po troszku. Administracyjne, to ja zaraz technologię za to kupię, więc może nie powiem... albo w sumie. Nie, jest okej. Okay. Mam fakturki, mogę pierdolnąć. Admiralicję mogę pierdolnąć. No, admiralicję, tak, proszę admiralicję. Glorious Monument, też właśnie Glorious Monument gdzieś tam. Rafinery? Jakieś tam takie pierdółki, dobrze, cokolwiek. To daje dużo, 6, świetnie. Poproszę, stosunkowo mało punktów, stosunkowo dużo daje. Jakieś tam jeszcze dają sporo? To ile daje? Nie, 5, no ewentualnie, ale... wciąż rafineria daje najwięcej, jeżeli znajdę jeszcze coś, co daje 6, tak, 6,75. 5,46 z czymś i... no i trochę teraz kasy. Brakuje już. Także w porządku. Nigdy nie jest tak, że kasy jest zbyt wiele. Nie zaraz, jest tak czasem, gdy... podbiło się świat w Crusader Kings 2 i przeniosło save do Europki. Tak jak ja tam miałem. Okazuje się, że limit kasy to jest 1 milion dukatów. Więcej się nie da mieć. Scandal at the court. No właśnie. Stracić kasę? Właściwie mogę stracić stabilność. Bo to teraz w ogóle nie jest drogie. Zresztą overextension. Lol. To zaraz, czy mogę sprzedać już tą prowincję? Raczej nie, ale może weźmiecie dwie. Nie weźmiecie dwóch? Nie wezmę już szmaty. Zaczekamy chwilę. O, 3-3-2 może być, jeżeli jest strong. No jest strong, dobra. Znaczy może być, wiecie, no to jest trochę takie... taki przyjebany trochę typ, no taki bardzo średni, a nawet gorszy niż średni, ale powiedzmy. Mogło być dużo gorzej. Niderlandy. Dynastic Actions Royal Marriage. Jesteście bardzo fajnym sojusznikiem. Co prawda jeszcze nigdy by nie pomogliście i wcale nie macie takiej wielkiej armii, aby tak naprawdę służyć pomocą jakąś poważną, ale... ale lubię was, lubię waszą pozycję na tym świecie i wasze bogate prowincje. Najchętniej to bym was zjadł. Zróbcie tego kora. A nie, to już jest misjonarz. O, dobrze. Teraz się już uda.
No to co, to integrujemy Bośnię, no. Nie ma się zapierdalać w tej kwestii chyba. Aneks Wasal. 465 by mnie to kosztowało łącznie. Trzeba poprawić te stosunki, widzę. Najpierw królewski mariaż, potem coś tam się dorobi. Nie powiem, najpierw wysłać tamtego typa, co poprawia stosunki, a później mogę drugim dyplomatom jednocześnie wysłać na królewski mariaż. No ale to różnica tylko jednego miesiąca i ma małe znaczenie. Coś jeszcze mogę zrobić, aby poprawić stosunki na szybkości? Mogę wam wysłać prezent. To trochę głupie, ale... No kasy mi nie brakuje, a to przyspieszy to parę miesięcy. Imperial Integrity. Dlaczego to straciliśmy? Czy jestem zbyt duży, czy jak to działa? Ale nie, bo teraz nie stałem się stale większy. To się dzieje, kiedy jest zbyt mało krajów. Aha, czyli było 25 i teraz jest 24 i to jest już za mało, domyślam się. Słabo. Ktoś mnie głosuje w ogóle? Nikt na mnie głosuje i nikt nie ma zamiaru na mnie głosować, nikt mnie nie lubi. No dobra. Ty? Czechy, słuchajcie, może... Heretycy, kurwa. Olejemy to, nie będziemy. Nie będę cesarzem. Oh yeah. Trochę nic nie robienia. Chociaż zaraz, za 2 lata mogę zaatakować Aragonię, prawda? 64. No. I wy już macie sojuszników. O, Hiszpania. No tak, Hiszpania. Z Hiszpanią może być ewentualnie jakiś problem. Możemy 14 tysięcy wojsk to robić ewentualnie, to za mało. Poradzimy sobie tymi 4 armiami? Z Hiszpanią tak, to Francja była problematyczna. Jeżeli oni nie wezmą jeszcze sojuszu z Francją dodatkowo, to jest tacy. No i mogę wziąć od razu od Hiszpanii trochę prowincji, może Sycylię. Byłoby dobrze. Jak nie będzie mi się chciało iść na Sycylię, to po prostu wezmę tutaj te nadbrzeżne. Military Reform. No to jest fajny event, ale... Militarnych na pewno mi więcej nie trzeba. I tak, kurde, tak mało tego zarabiam cały czas, bo powydawałem na co tylko się dało i w dalszym ciągu... wyprzedzam swoją technologię 120%, więc... mogę wziąć chyba właśnie Reform the Navy, wtedy dostanę więcej punktów dyplomatycznych. A mogę to powydać wszystko na kulturki i inne takie rzeczy. Także na razie to weźmiemy... Bo tak jeszcze nie zaczęliśmy integrować Bośni, więc punktów dyplomatycznych nie tracimy. Więc weźmiemy właśnie kulturki. Jak się robi o kulturki? Culture Map Mode. Nie. Accepted Culture Map Mode. Tak. Tutaj nie będę nawracał, bo to zaraz będzie jakaś wojna w tym regionie, więc zaczniemy od tej strony. Cannot be removed. Aha, bo Austria istnieje. Ależ mają problemy. Chorwackie możemy porobić. Kurde, trzeba będzie zniszczyć Austrię. Właśnie dokładnie za to. To tam się nie trzeba nic robić. No to co, to pozostaje to robić, no dobra. Tutaj coś budują, aha, rafinerię. No i starczy na razie. Reform the Navy i dalej starczy nas na zintegrowanie tamtych typów.
Także spoko. Niech zrobię tego kara szybciej, to już będę miał to z głowy. Beautiful statue. No nie, prestiż mi nie jest potrzebny, także spoko. Coś tu mogę zbudować? Może. To sobie pierdolniemy. Chociaż nie uważam, aby to było jakoś szczególnie przydatne, ale i tak. Rafineria jeszcze jakaś? Nawet trzy. O, już. Świetnie. Sol Province, Adana. Portugalia, co ty tutaj robisz? A już nic, w porządku. Czyli wojnę. A właśnie, koalicja. Jak wygląda ta koalicja? Bo to chyba tak naprawdę jest tylko Hiszpania i Ottomanie. A Ottomanie, a właśnie. To czy są Ottomanie, to nie jest taka prosta sprawa. Znaczy, ja mam z nimi trus dłuższy. I teraz jest kwestia tego, czy oni dołączą w ramach koalicji, mimo że mamy trus. Wydaje mi się, że nie. Nawet jeżeli tak, to sobie z nimi poradzę. Moi wasale jakoś to ogarną. Plus moja 36-tysięczna armia, która wyprzedza ich technologicznie o jakieś 5000 lat. Algiers ma Berber Traditions. Strasznie niedobre. Trudno będzie ich podbić. Ale się będzie to strasznie kosztowne. Czy jesteśmy gotowi do wojny? Aragon. Portugalia, Hiszpania, plus ta koalicja. Nie, koalicja się nie dołącza, dlatego że ja atakuję Aragon, a nie Hiszpanię. Hiszpania może jednak przejąć dowództwo w wojnie i oni mają sojusz ze Szkocją, Austrią. Austria. Chuj tam. Coś to się... Jakoś to sobie z tym poradzimy. A jeśli nie, to tym lepiej. Będzie coś się działo. Zatem... trzy armie z nimi poradzą i tak, ale wezmę cztery na początek. Jak już rozwalę ich główne armie, wtedy jedną prześlę na Austrię, aby pomóc moim wasalom. Myślę, że to jest dobry układ. Ty, tobie nie jest potrzebny, dowódca. No i w sumie nie będę walczył z otamanami. Tam będzie bunt, to jakoś tam do niego pójdę, a tych mogę przesłać gdzieś w okolicy właśnie Austrii. Dowódcy dają później, jeżeli w ogóle. Już? A, ja nie mam powodu. Ha! Wiedziałem, że kurwa, muszę o czymś zapomnieć. Za każdym razem, no. Walencja. Tylko na Walencję mogę zrobić, ale to będzie wystarczające. Byłoby miło, gdybym zaczął integrować Bośnię przed wypowiedzeniem tej wojny, bo nie będę mógł kliknąć integrowania w trakcie wojny. Sale of Titles. No właśnie. Stabilność mogę sobie poprawić, tutaj wcale nie muszę. Więcej kasy? Więcej kasy. Left the Coalition, no proszę.
Tak, zaraz dołączę jeszcze raz, bo im nakopię do dupy. O. Aggressive Expansion Impact minus 10%. Dobrze, to mi się przyda. No i dorzućmy jeszcze trochę. Tutaj poprzejmujemy paru ludków. Ciebie będzie zająć najłatwiej. Ciebie najtrudniej, ale... No ale powiedzmy, że weźmiemy się za tego typa. Wpijemy wszystko, co mamy. I... zaznaczymy. Agent was discovered, co znaczy, że mamy teraz jeszcze trochę aggressive expansion u nich. W Hiszpanii. 23 Toulouse. Spoko. Conquest zrobiony, no to do roboty. Macie wojnę z Ottomancji, Alger z Tripoli. O, Hiszpania ma wojnę z Portugalią. To jest bardzo dobre. Czy mamy sojusz z Portugalią i teraz jest kwestia tego, czy Portugalia przyjmie, czy Hiszpania przyjmie, czy nikt nie przyjmie. Teraz się przekonamy. Niderlandy oczywiście, kurwa, nigdy się do niczego nie dołączą. To wiadomo, teraz to jest daleka wojna, ale... No, za Francję walczyłem, to oni nie chcieli. Także Walencja. Zobaczmy. Co się wydarzy? Ty idziesz tu. Ty... No, jeszcze nie wiadomo, czy walczę z Hiszpanią nawet. Portugalia. Dobrze, bardzo dobrze. Portugalia to nie jest taki problem jak Hiszpania. Chyba, że Portugalia przejmuje to i ma jeszcze trochę... A ja z nim friendly. Trochę za dużo wojen macie. Ale nie macie sojuszników, których tutaj przywozicie. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim wypadku co? Ty idziesz tu, a wy tam sobie stoicie i czekacie, aż stanie się coś ciekawego. Moja jakaś większa flota. Ta flota powinna być bez problemu wystarczająca, aby skasować Portugalię. Więc ustawimy się gdzieś w tej okolicy. O, tym jeszcze na szybkości pomogę. Jeżeli nawet nie ma sensu. Dobra. Nie chciałem stracić ani jednego statku handlowego. No i dobra, tutaj sięgam zasięgiem, więc jest wszystko pięknie i zostajemy tutaj i pilnujemy. Mogę oczywiście stanąć tam i przyspieszyć oblężenie, ale nie ma to takiego dużego znaczenia. Co to jest z technologią? Plus 90%. A że powiedziałem wojnę, a wcale... Nie zintegrowałem Bośni. O, trudno. W takim razie kulturki. Z Toulouse to jest to, czego nie mogę. A, i to nie mogę, bo... Ale jak skasuję Aragonię, to już będę mógł. Prawda? No, tak, Aragon. No właśnie. I więcej nie mogę. Mogę ewentualnie tutaj, ale to bez sensu. I tak to sprzedam. Znaczy w sumie to będzie na przyszłość, ale jeżeli oni zmienią kulturki z powrotem, to jest to marnowanie punktów, więc... Chociaż nie będą mogli tego z powrotem trzasnąć, ponieważ przecież... Aha, core. No dobra, nie. Olejemy to. Chciałem powiedzieć, że nie będą mogli tego z powrotem kulturki zmienić, bo ja będę istniał jako państwo. Ale to nie jest mój core. I nie mam zamiaru robić tego core'em, skoro i tak to sprzedaję. Troszkę szatański rok. A, stójcie to. Królewski Marek z Bizancją wygasł. No ta wojna długo nie potrwa.
jeszcze będę z niecierpliwością czekał na kolejną wojnę z otomanami. Fuck, no. Otomanie pomogli tym frajerom z Algierii. Teraz Algieria będzie... będzie więcej trzeba od nich zabierać. Oni mają te turne increased scoring costy. Przecież nie trzeba więcej od nich zabierać. I tak musiałem zabrać coś stąd. Tylko nie wiem, czyje to było, bo zapomniałem. No cóż. Aha. W takim razie Portugalia potrzebuje tych dwóch prowincji. I... No kurwa. Przez to, że oni przejęli to wojnę, to ja teraz nie mogę ich ścisnąć, chyba że to jest po prostu za duzi. Nie wiem, ile Barcelona jest warta. Kurwa mać, no. No to co, wezmę tylko Walencję. Postaram się wiele więcej nie brać, żeby nie był zbyt długi trus. Kłamałem, wezmę ile będę mógł. Annual treaties with Aragon, annual treaties with France, annual treaties with Spain. Dobra, nic kurwa, nie będzie annual treaties, ponieważ nawet się nie godzą na nic. Przemarsz wojsk przez Hiszpanię. Tak sobie tutaj trochę postoimy, aż się zgadzą. Suslanet opinion, lusten, legitimacy. 5 lat tego główienka. Nie chcę tracić legitymacji. Więc wezmę to. Zaraz się obsrają. Mógłbym ich rozdzielić i wrzucić kogoś na Lisbonę, ale już mamy tych. No. Czy jest sens z nimi walczyć? Nie ma potrzeby. Zostawszy to jakieś punkty. Walencję tutaj. No tak, tak. No dobra, w sumie. Nie ma sensu z nimi walczyć. No, załóżmy, że oni się zgodzą na wszystko. Tak bym założył. Walencja i pieniądze. Nie zgadza się na wszystko. Fest możemy olać, no dobra. Wasa, 89% jest, czyli dałoby się ich ścisnąć. Może ja po prostu z was nie dzieje. Ja wtedy jest tu many diplomatic relations. Ale zaraz Bośnię ściśniemy, więc to już nie będzie miało znaczenia. Więc no, mógłbym to zrobić, ale po co? Żeby nie musieć walczyć z nimi dwa razy. Nie mogę, 140%. Okej, dobra. Ja już wszystko rozumiem. Już w porządku, po prostu tutaj to zaznaczam, to już jest problem. Spoko. Dwie prowincje, kurde. I tak dużo to kosztuje. Sentyment. O czymś zapomniałem? Zawsze o czymś zapominam, więc się trochę boję. Ale spoko. Powiedz mi, że jest tacy. Ty tu, albo właściwie to możemy ich wysyłać od razu na ten. Od razu w okolicy Turasu, bo tam będziemy atakować znowu. Bośnia, ja cię integruję. Taka jest sytuacja. Ty typek, zaraz cię złapiemy właśnie tu na tych. A wy możecie sobie przejść gdzieś tam po kolei, załóżmy. Żeby nie wysłać wszystkich naraz, bo będzie problem. Ty zostaniesz na Edirne albo najdalej jak możesz na tam. Ty sobie staniesz. No tu. Ruszajcie.
żeby nie szli wszyscy po tych samych prowincjach. Wy sobie staniecie tu. I teraz ty staniesz sobie tu. Szkoda, że nie ma tak jak w trójce dodawanie do strefy wpływów. Poprzez wydawanie prestiżu na przykład. To była fajna mechanika. Cztery wszyscy wiedzą, że nie ruszać to jest zaklepane. Ej, no co wy odpierdalacie? Przecież mieliście iść. Jeez. Walencja była tym, co najwięcej dawała wpływu Aragonii, ale Aragonia wciąż ma... Z tego... No nie, jeszcze. Jeszcze to zostawimy. Jeszcze się nie ma Aragonia całkiem. Dopiero wtedy będziemy statki wysyłać gdzie indziej. Mógłbym zaatakować Hiszpanię od razu. W sumie, po co mam atakować Ottomanów, skoro mogę zaatakować Hiszpanię? Nie mam z nimi trusa. Wojsko tutaj stoi. Oni walczyli dopiero z kimś tam. Także jest to jakaś myśl. Wy, przejdźcie sobie tutaj. A wy się rozstawcie tutaj. Macie sojuszników w Skandynawii, Austrii i Aragonie. Aragonia nie przyjmie. Austria jest zajęta Węgrami. Skandynawia jest potężna dosyć. Nie zrobił mi nic, prawda? Tak bym zgadywał. Relations with Bośnia już nie ma żadnego znaczenia. Wy tutaj musicie jednak stanąć w okolicach Austrii. Powiedzmy, że staniecie się na Wenecji. I wy... To jest... Aha, nie, nie, nie. Wy przechodzicie tutaj i wasze statki od razu musicie z powrotem wrócić do tej okolicy. Aby zablokować Hiszpanię. Dobrze, ale na razie to zakończymy ten odcinek. I w kolejnym atakujemy Hiszpanię i mam za dużo punktów militarnych, które zaraz wydam na jakieś gówna typu harsh treatment, bo po prostu nie mam co z tym zrobić. Mogę zrobić jeszcze w pizdę więcej tych dowódców, ale... Nie wiem, czy to ma znaczenie. Dobrze, no to do zobaczenia. Cześć. Kurt!